Nie wiecie, jak jestem Bogu dziś wdzięczny, że mnie zaprosił, że mi trochę przygadał, że mnie tak pod żebro tylnął i przekonał, ty się zajmij zbawieniem dusz. Jestem przerażony, że tak niewiele mi czasu zostało życia na ziemi, a tu tyle miliardów ludzi trzeba poruszyć. Stąd też nieprzypadkowo na ostatnią sobotę września zaprosiłem prezydentów całego świata, tych głównych, by przygotować świat na powszechne zawierzenie Matce Bożej. Świata. A ucieszyłem się, ale nie mam pewności, że prezydent Putin, który był dwa razy już papieża Franciszka, miał go prosić o zawierzenie Maryi Rosji. Więc się modlę, żeby Putin przyjechał do Polski, do mnie. Choćby był jeden, ale on. Przyjdzie czas, że tu was poproszę o tą modlitwę, żeby zacząć to dzieło. A jako Polak mogę obywatel zaprosić w gościnę prezydenta Rosji. Wolno mi, dzieci? Wolno mi. Niech się nie boi, niech przyjeżdża. Nie wszyscy tu na niego w Polsce plują. Tylko garstka dziennikarzy, którym się płaci. Bo Polska cały czas całkowicie inaczej czuje i inaczej myśli.